Cześć, witajcie. Witamy po przerwie wakacyjnej, kolejnej tym razem wakacji. Ja nie duże, ale jednak miałem. I zaczynamy od ramotki z Japonii, od dwóch szarpów Aquosa Sense 7 i Sense 7 Pro, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie, ale to są no, telefony po pierwsze egzotyczne, po drugie do nas nie dotrą, po trzecie no, totalne fraki z olejem. Wyglądają tak sobie, bo mają taką dosyć szeroką ramkę z przodu i kroplonocze. Ale zabawnie wyglądają, bo ten szarp w podstawce ma znowu powiększony tak optycznie aparat, żeby się wydawało, że jest tak duży jak we flagowcu. No zgadza się, natomiast niestety nie jest to nic porywającego, bo to jest 50-ka z przodu w tych kroplonoczach 8-ki, więc już w ogóle nie ma o czym mówić. I jeszcze na tyle szerokokątne aparaty, też 8-megowe, norma wytrzymałości ta militarna, norma szczelności IP68, ale to są rzeczy, które w Japonii po prostu muszą być, bo tam ci klienci tego oczekują. I tak naprawdę... To są średniaki, słuchajcie. No, większość rzeczy powie wam to, że to są Snapdragony 695. Co prawda OLEDowe wyświetlacze i to jest bardzo paśno, polskie OLEDowe wyświetlacze, bo szarf produkcja też odświeżaniem. Sympatyczne jest to, co dla Japonii charakterystyczne, to o czym Adaś wspomniał, czyli klasy odporności na wodę i pyły, które u nich są no, jakby z marszu, bez tego się telefon nie sprzedaje. To jest oczywiście sympatyczne. Zapraszam Was na karty, zajrzyjcie na karty telefonów, bo to choćby jako ciekawostka, tak? My nie kupimy raczej, bo po to nam tutaj, bo i tak nie obsługują naszych częstotliwości, ale warto zajrzeć. Tak, i one się różnią tak naprawdę wielkością, tylko rozmiarami ekranów, no i bateria. Dobra, grzejmy. Ten aparat z tyłu jest rzeczywiście dosyć paradny. Ja chciałem wam przypomnieć, że w jednym z szarpów tych rzeczywiście takich... A, jest rzeczywiście aparat. High-endowych jest rzeczywiście aparat duży i tam on jest powiększony też optycznie, ale tam to jest rzeczywiście warte. Natomiast tutaj po prostu no, jest to rodzaj naśladowania, tak jak producenci naśladują nazwy flagowych smartfonów w innych zupełnie seriach, tak tutaj po prostu no, ten taki aparacik z tyłu naśladuje ten aparacik we flagowcu, ale nie jest tak dobry niestety. Lećmy dalej, bo objawiła się, co prawda nie do końca oficjalnie, nowa Motorolka. Moto G72, średnia, wiadomo, Moto G. I tu w ogóle dziękuję użytkownikowi, naszemu czytelnikowi ukrywającemu się pod logiem DAW za podrzucenie cynku. Rzeczywiście telefon wypłynął, słuchajcie, co się bardzo rzadko zdarza w Polsce. W sklepie Euro RTV AGD, dobrze wszystkim znanym. Rozpruli się totalnie, wszystko pokazali. Wszystko pokazali łącznie z ceną 1499 zł. W polskim oddziale Motorola był mały pożar, bo nawet miałem telefony w tej sprawie z prośbą o schowanie tego newsa. Nie, 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 tak się nie bawimy. News wisi i będzie wisiał, bo telefon w sklepie się pojawił, a tego, że ktoś czegoś nie dopilnował, to już nie nasz problem. Co ta Motorolka będzie miała? W sumie nie głupio to wygląda, bo będzie miała OLEDowy ekran Full HD 6,55 cala ze 120-hercowym odświeżaniem, z dziurką na 16-megowy aparat do selfie i z podekranowym czytnikiem papilarnym. Bateria 5000, jak to u Motki, z szybkim ładowaniem. Z tyłu aparat potrójny, 108 plus 8 plus 2, czyli wiadomo, te dodatkowe to szeroki kąt i makro. Będzie jeszcze, będą jeszcze głośniki z Dolby Atmos, będzie NFC, co też wcześniej u Motorola wcale takie oczywiste nie było. Będzie powłoka hydrofobowa, 33-watowe ładowanie, USB-C. No i tyle. U nas będzie 828, przynajmniej tego dotyczyła cena w przecieku z euro. Natomiast tu w przeciekach jeszcze też widzę, że mówi się o wersjach 4,6 giga RAM-u i jeszcze może być 256 wewnętrznej. Termin premiery w sumie nieznany, ale chyba niedługo, skoro już w zasadzie premiera była. Tak do końca jeszcze nie wiem, jaki procesor tam będzie. Procek ma oznaczenie MT6789, nie ma czegoś takiego. To jest Adaś Helio G99. Być może, ale tu jeszcze no...
Tak na 100%, chyba że Czy, już ustaliłeś, że ten sorry, jest wybacz, ja jestem sprzętowcem, jestem za to odpowiedzialny. To jest Helio G99. Plus, dobra, to ja poprawię nawet w newsie, bo ja przypuszczam, że to jest niższy Helio, ale to ja napiszę, że jeszcze... Nie, ja sprawdzałem po wielokroć. Co prawda jest problem ze znalezieniem źródeł u Mediateka, ale na zasadzie smartfonów, które mają identyczny procesor z identycznym oznaczeniem, a wiadomo, co to jest za procesor. No tak, no to luz. No, jeżeli na tej zasadzie to zostało zrobione. Ja już później przestałem szukać, bo już mi się nie chciało, szczególnie, że w niektórych miejscach ten telefon ma dopisek 5G, a w niektórych nie ma i na przykład na renderach nie ma mowy o 5G, bo jest tylko G72, a zwykle u Motorola to 5G się pojawia w dopisku. Także tu bym jeszcze tak do końca, no, poczekajmy na tą premierę i już nie męczymy, bo... A czy według wszelkich materiałów i znaków na niebie i ziemi, które znalazłem, rzeczywiście nie ma 5G? Ja się trochę zdziwiłem, powiem szczerze, bo no tak, smartfon taką specyfikacją powinien mieć, no to jest... I powinien całkiem mieć, sympatyczny OLED i dosyć bo... duży, przynajmniej w cyferkach wyświetla, w No związku z tym właśnie. to 5G tam się powinno pojawić, a rzeczywiście go nie widać. Tak, ale widać je, jak klikniesz sobie w link do Euro AGD, w ogóle z ciekawości zobaczyć, czy ten telefon tam jeszcze widać. Oczywiście, nie schowali go i tam w linku jest normalnie jak byk 5G. Smartfon myślnik G72, myślnik 5G, myślnik 8, myślnik 128. Także... Diabli wiedzą, no. Parzyją, mówi Dim, jeszcze patrzę teraz, jak już tam kliknąłem w to euro, czy coś uzupełnili z danych, ale widzę, że nie. Dobra. To bierzmy następny telefon na warsztat. To mamy kolejną Motorolkę, która tym razem jakby jak najzupełniej oficjalnie wyszła. I to jest Motorolka Moto E22i w wersji single i dual SIM. To jest prosty smartfonik na Helio G37 z kolei zbudowany. Bez OLED-a oczywiście, to jest IPS-owy wyświetlacz. Bateryjka 4000 mAh, tam z niedużym haczykiem. 6,5-calowy ten wyświetlacz HD pracując z 90 Hz odświeżania. Nie ma oczywiście sieci. Nie ma obsługi 5G, są pamięci 32 albo 64, jeśli chodzi o pamięć masową i dosyć zabawne 2 giga pamięci dla użytkownika. 16 megapikseli z przodu, którym towarzyszy dwójka, a z przodu jest 5 megapikseli, także widać jakby czarno na białym, zresztą w białym kolorze akurat ten smartfon występuje i w czarnym też, że to jest smartfonik budżetowy po prostu Motorola. Bardzo mocno budżetowy z Androidem Go. Tu chciałem tylko wtrącić, że ten telefon ma bliźniaka Moto E22 Bezgi, która różni się tym, że ma więcej pamięci troszeczkę, niewiele, ale zawsze i właśnie ma pełnego Androida już, a nie wersję Go. I teraz co ważne, i Moto E22 i Moto E22 z i są dostępne w Polsce i kosztują 649 i przepraszam, bo coś te, wróć. E22 699 kosztuje, a E22 i 599 zł. O. Tylko że no tego i bym odradzał, dołóżcie, słuchajcie, no bo to jest tak, jest stuwa różnicy, dołóżcie tą stówę, macie wtedy 4,64, a nie marne 2,32 pamięci i pełnego Androida, a nie wersję GO. Także... Nie należy kupować wersji z 2 giga pamięci, a broń Boże nie... Żałujcie tą stówę, naprawdę. Nie chcę was zniechęcać do Motorola, ale smartfon z 2 giga RAM-u to po prostu nie tyle. Nie, jeszcze raz nie. Powtórzę, 2 giga RAM-u i to zawsze wam sugerujemy. Bez względu na producenta nie ma prawa już w tej chwili bytu. No nie. Czy raczej też nie. Tak od czterech można celować. 4,64 według mnie jest minimalna używana w tej chwili pamięć. I mówcie to znaczy sobie, tutaj, wiecie, tak jest. Tutaj też warto pamiętać o tym, że to 64 to nie jest 64, bo jeżeli tam jest Android 12, to momentalnie na dzień dobry dostajecie właściwie połowę pamięci albo troszeczkę więcej ewentualnie. Nie liczcie, no. Także to nie ma sensu za bardzo. No tak, ale najczęściej taki telefon ma gniazdko na microSD, co go ratuje. Raczej bez microSD taka mała pamięć nie występuje, także przepraszam, na spokojnie. Dobra, lećmy dalej, bo ludzie zaraz zasną. Co tam mamy kolejnego?
Dwa razy Oppo A17, smartfoniki bardzo podobne do siebie. Jeden to jest Oppo oczywiście A17, drugi A17 z literką K. Śmiesznie dosyć wyglądają, bo dwa takie duże kółka jakby zapatrzyli się w jakąś inną markę z tyłu z aparatami. To są smartfoniki proste, jak spojrzycie na liczbę przy A, raz, że sama seria, a dwa, że te cyferki przy tym oznaczają jakby dosyć proste smartfony. MediaTek Helio P35, IPS-owy wyświetlacz 6.56, w HD pracujący przy 60 Hz w przypadku podstawki. Zresztą w przypadku tej wersji K jest bardzo podobnie. 64 plus 4 RAM-u. 50 z tyłu plus jakaś pierdółka do rozmywania tła, 5 megapikseli z przodu i to właściwie tyle, nawet nie ma informacji o jakimś szybszym ładowaniu, w związku z tym prawdopodobnie to ładowanie jest podstawowe, a bateria 5000 mAh. Natomiast w przypadku tej wersji K, to też jest Helio, tylko że tym razem G35, tak jak podają w specyfikacjach. I to jest specyfikacja, która się wypsnęła troszeczkę przed oficjalną premierą tego smartfona, dlatego że tego z literką K jeszcze nie ma. Identyczny wyświetlacz, też w HD pracujący, 6,56 cala. Pamięć troszeczkę mniejsza, bo 64 plus trójka tym razem RAM-u i mniejsze również aparaty fotograficzne i dwa tym razem, tylko jeden z przodu, drugi z tyłu ósemka, z przodu piątka. Na rynki wschodzące smartfoniki w zasadzie jeden i drugi. Nie wiem, czy się u nas 17 pojawi. Nie, raczej, nie, raczej nie sądzę. Bardziej Indie, a w Indiach zaraz chyba będą. W Indiach tak, tak, nie na pewno. Oppo A77s z kolei, jak spojrzycie na design, to też przypomina kilka co najmniej smartfonów, które już są dostępne na rynku. Qualcomm Snapdragon 680, IPS-owy wyświetlacz 6,56 również i też w HD pracujący, no tylko że tym razem to jest Snapdragon i wyświetlacz przy 90 Hz, także troszeczkę lepiej. Pamięć 128 plus 8 giga RAM-u, także tutaj jest specyfikacja przynajmniej na tyle fajna, że co prawda kartę pamięci będzie trzeba dokupić, ale jeżeli chodzi o performance, to smartfon powinien Wam działać jak rakieta. 50 megapikseli z tyłu plus dwójka plus ósemka z kolei z przodu. I ładowanie 33-watowe, co jest bardzo miłą niespodzianką przy bateryjce 5000 mAh. Design znany i znajomy. Dobrze. Tak. Czy to już wszystkie przerobiliśmy? A wszystkie, nie? Wiesz co, patrzę, tak, wszystkie. Czas na Vivo i to na ten przebój Vivo, co to teraz w kolejnej odsłonie, tym razem jako X-Fold z plusem. I to jest coś. Przede wszystkim, no, dla mnie co najważniejsze, śliczny czerwony kolor dali. Po drugie, no, nadal ma to fajny aparat, bo tak w dużej mierze to jest aparat fotograficzny przejęty z flagowego X80, więc X80 Pro, przepraszam. Więc aparat jest naprawdę miodny, bo to jest 50 główna z OIS-em. Dwa aparaty z teleobiektywem, jeden 12 do portretów, drugi z peryskopowym obiektywem i znowu ze stabilizacją optyczną 8-megowy i szerokokątny 48 megapikseli, czyli naprawdę fajny, fajny zestawik. Ale resztę tak naprawdę budową i tym wyglądem przypomina tego pierwszego X-Folda. Ładna rzecz dosyć. Teraz trochę wyszczuplili tam zawiasik, się chwalili, że coś tam przerobili. No, powiem Wam tak, nie widziałem tego na żywo, bardzo żałuję, więc ciężko powiedzieć, co się zmieniło względem zwykłego X-Folda, bo zwykłego no to miałem okazję pomacać, tego pierwszego. Znaczy w X-Foldzie chyba był Snapdragon 8, tu jest chyba 8 tak, z plusem, jeżeli 8, dobrze pamiętam. Tak, niezmiennie elastyczny ekran AMOLED, 8,03 cala, ten wewnętrzny, z odświeżaniem do 120 Hz. Na zewnątrz pomocniczy wąski ekranik 6,53 cala Full HD, dwa ciekawe ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych. Nie wiem, prawdę mówiąc, w składaku chyba wolałbym, żeby czytnik pozostawał na boku, no ale może jak będę miał okazję na przykład tego X Folda Plus poużywać trochę dłużej, to może zmienię zdanie. Póki co, moim zdaniem, mocny konkurent dla Folda od Samsunga, czego brakuje Vivo, wodoszczelności. Natomiast pod względem pozostałych elementów, no to powiem szczerze, że Folda Samsungowego ten Vivo by zjadł, no bo mamy 80-watowe ładowanie, bezprzewodowe 50.
bateria 4730, też zacnie. No i ciężko jeszcze głośniki stereo, oczywiście NFC i tak dalej. Ciężko powiedzieć, jakby ograło Vivo u nas, bo wiadomo, że u nas nie ma Origin OS, tak jak ten telefon ma w Chinach, nakładkę, tylko u nas jest Fantouch i pytanie, co Vivo by ograło, jeżeli chodzi o wykorzystanie możliwości tego elastycznego wyświetlacza. Nie wiem, może ten model trafi do nas i wtedy będę mógł Wam cokolwiek mądrego powiedzieć, bo na tą chwilę, no nie wiem, cenowo troszeczkę tańsze od Samsunga, bo wychodzi przy liczeniu 6900 albo niecałe 7600, ale pamiętajcie, w tej chwili to nie ma co przeliczać, bo złotówka to po prostu wstała z kolana, ale teraz spadła na pysk i leci w dół, a wiadomo, że jeszcze trzeba by było podatki dorzucić i tak dalej, więc poziom cenowy mógłby być podobny, natomiast no, jakby jeszcze dodali tą wodoszczelność i te rozwiązania software'owe, które ma Samsung Galaxy Z Fold, no to by była miazga po prostu dla koreańskiego konkurenta, naprawdę. Wygląda to mega zacnie, no brałbym. Brałbym, tylko szkoda, że... To jest trochę egzotyka tym razem dla dosyć zamożnego użytkownika smartfona. Oczywiście bardzo fajna ciekawostka i bardzo fajna rzecz, tylko że niestety poza zasięgiem większości użytkowników, którzy chcieliby taką fajną zabawkę mieć. Trochę szkoda, powiem szczerze, no ale tak to jest z technologią w powijakach, która kiedy się pojawia, jest rzeczywiście bardzo droga, a później powinna być tańsza, ale niekoniecznie. Nie będzie tańsza. Tanio już było. Już ja myślę, że musimy się oswajać z tym, że za przyszłoroczne flagowce będziemy płacić powyżej 10 tysięcy. A ceny są rzeczywiście. To bym nie był złym prorokiem, ale wiecie, ja nawet będąc optymistą, boję się, że w przyszłym roku też będziemy milionami obracać, a nie dziesiątkami tysięcy, jeżeli chodzi o telefony. Obym się mylił. No niestety, Vivo i73T, który wyskoczył znowu w pięknym pomarańczowym kolorze, tym razem w Chinach, także w tej wersji do nas raczej nie trafi. To jest smartfonik oparty na Dimensity 700, który jest ostatnio bardzo popularnym procesorem, możecie mieć. Z IPS-owym wyświetlaczem 6.58, Full HD pracujący, ale przy 60 Hz odświeżania tylko. 128 albo 256 pamięci masowej, 8 albo 12, jeśli chodzi o RAM i zestaw aparatów fotograficznych. Wygląda biednie, ale jest taki, jaki powinien być, to znaczy 50 plus 2 do makro zabawkowa plus 8 z przodu do zdjęć, selfie i to w zasadzie tyle. Ładowanie jest fajne, bo 44-watowe przy 6000 mAh pojemności baterii, co jest bardzo fajne. To jest atut tego telefonu. Ceny przeliczając z juanów 1100-1260 zł mniej więcej. Sympatyczny design też znany, także to się nie ma co dziwić. Wersja pomarańczowa znowu bardzo ładna, mi się podoba na renderze. Tak, jest jeszcze niebieska i grafitowa. Jeszcze jakiegoś Y-ka widziałem, ale to tak na szybko, bo to nuda straszna. Y32T. Budżetowa, totalna. To tak na szybko, 5.51 HD plus ekran, oczywiście 60-hercowy i Helio G70 w środku. Nawet nie najgorzej, bo 8128 pamięci, aparaty 13,2 z tyłu, z przodu 8, bateria 5000, ładowanie 10-watowe, Android 11, cena tak do 900 zł od 750. Nuda, nic specjalnego, do nas też raczej nie trafi. Natomiast jest jedna fajna rzecz, która może jest mniej nudna, tym bardziej, że też ta premiera jakby była rozwleczona dosyć mocno i też dosyć długo była zapowiadana. Mianowicie Xiaomi CV2 na Snapdragonie 7 generacji pierwszej. To jest, zdaje się, premiera tego procesora, jeżeli się nie mylę. Tak jest. Wcześniej go nie było. Design jest dosyć ciekawy z tyłu. Znajdziecie duże kółko, tym razem z dwoma aparatami i drugie mniejsze kółko z trzecim aparatem. Z przodu natomiast są, zdaje się, dwa aparaty, jeden do głębi, w związku z tym topografia twarzy będzie zbadana. Xiaomi prawdopodobnie poszło w rozpoznawanie twarzy troszeczkę bezpieczniejsze niż przy jednym aparacie fotograficznym i to cieszy po prostu. Chociaż z drugiej strony nie wygląda ładnie na wyświetlaczu. Jest dziura szeroka, natomiast chciałem dopełnić, że to są dwa 32-megowe aparaty,
Ten dodatkowy jest szerokokątny, a nie tylko do rozmywania tła. Naturalnie, rozmywanie tła będzie rzeczywiście też wspomagane drugim obiektywem, natomiast to jest tym, że to nie jest taki bardzo szerokokątny, bo ma 100 stopni pole widzenia ten aparat. No, znaczy, ale... ja nie mówiłem o rozmywaniu, tylko mówiłem o tym, o mapowaniu twarzy, również otoczenia, tak? Bo to po to dwa są. One tak jak są pod kątami, to w związku z tym mogą widzieć wypukłości na twarzy, na przykład w związku z tym. Tak. Natomiast on jeszcze pełni oczywiście rolę aparatu szerokokątnego w tym przypadku przedniego. A z tyłu to już jest tak trochę nudniej, bo jest 50 główny, 20 szerokokątny, z tym, że tu już z polem widzenia 115 stopni, czyli takim większym, i dwójeczka do makro. Jest 67-watowe ładowanie, bateryjka trochę mniejsza, poniżej 5000, ale 4500 jest ok. Chodziło o grubość telefonu, on ma być ładny, zgrabny, smukły. Widocznie więcej nie weszło. No i tam podają, że w najcieńszym miejscu chyba 7 z hakiem, 7,2, 7,3. Tak, gdzieś to nawet napisałem, tylko szukam teraz tego. AMOLEDowy w każdym razie wyświetlacz to jest bardzo miła rzecz. 10-bitowy kolor to też jest bardzo miła rzecz. Mnie się podoba. A i Corning Gorilla jest na wyświetlaczu piątka, oczywiście. No przepraszam, niestety raczej CV2 do nas nie trafi, a jeżeli trafi, to pod inną nazwą i niekoniecznie w tych stylowych kolorach, które ma w Chinach, bo jest czarny, biały w takim proszkowanym wzorem a la Hello Kitty sukienka. Jest taki różowo-perłowy i fajnie błękitny taki. Raczej taki kobiecy telefon, ja bym powiedział, ale no oczywiście... Ten różowy ma trochę też jak sierść ten, także tak. Hello Kitty jest jak najbardziej na miejscu. Tak, no... Bo niebieski z kolei jest lekko brokatowy, takie ciapki ma, natomiast różowy ma ewidentnie wygląda jak sierść. Dokładnie. I mówię, no raczej telefon adresowany do pań, przy czym, no wiadomo, to jest teraz niepoprawne politycznie. No ładny, po prostu taki uroczy, jak go nazwałem, no bo taki jest, taki słodziak jest. W każdym razie jest fajny i można go obejrzeć, no. Bo jest to coś sympatycznego na rynku, tak szczególnie od strony designerskiej, także warto. Mniej ciekawą rzeczą od strony designerskiej jest z kolei Redmi najnowszy, Note 11R, który jest smartfonikiem, który wygląda, powiem szczerze, dosyć nudnie. Ma notcha, ma z tyłu dwa aparaty fotograficzne. No tak, i... No. I w dodatku dobrze go znamy. Tak. I w dodatku dobrze go znamy, bo to jest nic innego jak Poco M4 5G z wymienionym logotypem. Nic poza tym nie zmieni. Dobra, przepraszam, dołożyli jeszcze Chińczykom, bo to jest telefon na chiński rynek, dołożyli ciekawszą wersję pamięci, bo ile w Poco jej było, to w przypadku Redmi Note 11 można mieć jeszcze bardzo sensowne 828 giga pamięci. Także ten komplet w Poco nie występował, występuje jako Redmi, ale reszta to jest jeden kij i nie jest to porywające urządzenie w żadnym stopniu. Ekran IPS 90-hercowy, piątka, aparat z przodu, z tyłu 13+2, bateria 5000 z 18-watowym ładowaniem, Dimensity 700 to wszystko napędza. I zostawmy, nie znęcajmy się, bo... Ja tam bym się nie znęcał, to znaczy mnie się design nie podoba smartfona, natomiast bebechy są całkiem okej. Okay. Tak jak mówiłem, Dimensity 700 ostatnio popularny. Jest wyświetlacz całkiem okej, okay, Full HD, pracujący jeszcze w podwyższonej częstotliwości odświeżania. Jest Corning Gorilla Glass 3 nawet. Także jest okej. Okay. No aparaty fotograficzne może nie są jakieś pełne polotu, ale z tą najwyższą wersją pamięci to nie jest zły smartfon, tylko że brzydki po prostu jak diament. Nie, akurat ja mam odwrotne zdanie, ale ja bym po prostu dołożył tą lepszą pamięć do Poco i dalej to gonił jako Poco, a nie robił kolejny model bez sensu pod nową nazwą po to, żeby się ludzie mylili. No, ale znaczy, Adaś, on ma design syrenki mniej więcej. W tej chwili smartfony jednak unikają tych wszystkich takich zabawnych zaokrągleń, bo to się kojarzy jednak z ramotką, z czymś muzealnym troszeczkę, a tutaj to niestety jest podobnie jak notch, to jest jeszcze dodatkowo podkreślające. Ale to jest ramota, nie telefon, no taka jest prawda. No. Średniak i to taki z tych nudnych. Znaczy to mówię, nie przekreślamy go, broń Boże, bo to zarówno pod maską Poco, jak i w Redmi to... Jest coś, czym można się zainteresować. Wracałem smartfony operatorskie, tym razem w wydaniu T-Mobile. Wypuścili, myśmy to przezwali z koleżeństwem Tyfony, nie mylić z Tyfusem, ale tak naprawdę to jest T-Phone, T
Tifone 5G i Tifone Pro 5G. Mają to być telefony, które, prawda, wprowadzą 5G pod strzechy, mają być przystępne cenowo i mają przy tej cenie oferować jak najlepsze możliwości. I tutaj troszeczkę wydaje mi się, że T-Mobile przestrzeliło na dzień dobry, bo w czasie konferencji zakomunikowano, że Polacy generalnie kupują telefony do 1000 zł w większości. No a te kosztują trochę ponad, wychodzą, chociaż jak się weźmie na abonament, wiadomo, że będzie tak. No i może wtedy się poniżej tego 1000 rzeczywiście zmieścimy, no ale jak doliczymy do tego koszt abonamentu, to dali Bóg. W każdym razie. Telefony podobno opracowane przez T-Mobile we współpracy z Google, no może tamtego, ale myśmy się doszukali, że to Wingtechy są. Mają błogosławieństwo Android Enterprise, więc rzeczywiście tutaj Google musiało na pewno dobrze ich dopilnować. Oba mają procesory Dimensity 700, czyli całkiem nie najgorzej. Trochę takie skromne obudowy, ale też mogą być. Mają czytniki linii papilarnych na bokach, no i teraz przechodzimy do słabych punktów. Słabym punktem po pierwsze są ekrany, bo mają rozdzielczość HD+. Meh. Równie słabe jest to, że producent nie daje ładowarek i w tym momencie, kiedy się goni telefony, które mają być przystępne, tanie, dla każdego i tak dalej, i tak się je promuje i się nie daje ładowarki, no to coś mi tutaj się nie składa po prostu. Ale na plus, mają w komplecie pokrowiec i szkiełko na ekran, mają gniazdka mini jacki, 15-watowe ładowanie, gniazdka microSD i szczelność według IP52, czyli powiedzmy, że można je tam troszeczkę chlapnąć wodą, ale nie nurkować z nimi, broń Boże. No i tak, ten tańszy, czyli T-Phone 5G, ma ekran 6,52 cala, z tyłu aparaty 50+2+2, baterie 4500, 5-megowy aparat do selfie i uwaga, nie ma NFC. NFC znajdziemy dopiero w modelu tym droższym i większym, czyli w T-Phone Pro 5G. Jak na smartfona operatorskiego to jest niezła obsuwa, powiem szczerze. No troszeczkę dali ciała. No, pewnie chodziło o cenę, ale nie, po prostu nie. Drugi z modeli to znowu ma 6,82 cala i tu życzę wszystkim jego nabywcom miłego liczenia pikseli przy rozdzielczości HD+. Ten telefon ma większą baterię, bo 5000 mAh i uwaga, ładowanie bezprzewodowe. W tej cenie to rzeczywiście rzadkość. Ma, tak jak wspomniałem, NFC. Ma też lepszy, bo 16-megowy aparat do selfie, a z tyłu pozostawiono układ 50+2+2, ale jeszcze dołożono czwarty aparat, 5-megowy szerokokątny i tańszy model mamy z pamięciami 4,64, a ten droższy mamy 6,128, co już no, nadaje mu sens. I myślę, że o ile w ogóle nie jakoś mnie nie przekonały te telefony, bo jak zobaczycie na zdjęcia, to po prostu mają podwójny podbródek wręcz, taki bardzo, bardzo budżetowo wyglądają. A cenowo, kurczę, no jakoś szału też nie ma. Licząc bez żadnych tam subsydiów, 1099 zł za tego tańszego, czyli za T-Phone'a 5G. I ja go skreślam przy tej cenie. T-Phone 5G Pro 1400 zł, 1399. Przy tej cenie też szału nie robi, bo bez trudu znajdziecie coś lepszego. Wiadomo, jak sobie weźmiecie z abonamentem i to prawdopodobnie będzie większość sprzedaży tych modeli, to ceny spadają odpowiednio do 829 i 1069 zł. No tylko, że wiadomo, do tego jeszcze trzeba patrzeć abonament. Z jakim abonamentem? Dwuletnim? Tak, oczywiście z dwuletnim. Od 65 zł. Także ja podziękuję za tą ofertę. Oglądałem te telefony dzisiaj, powiem szczerze, bo wczoraj rzeczywiście wyszły jakby, a ja dzisiaj dopiero do nich zajrzałem, bo wczorajszy szybki rzut oka powiedział, że w zasadzie nie ma szału. A dzisiaj oglądając je i oglądając ceny jednocześnie stwierdziłem, że tak jak zwykle, warto się rozglądać na rynku i warto porównywać różne oferty i specyfikacje. No, zapraszam przy okazji naszej porównywarki oczywiście specyfikacji. Warto to robić głównie po to, żeby znaleźć najlepsze możliwe okazje. Tak, ja im dłużej się tym telefonom przyglądam, tym bardziej coś mi od nich odstrasza.
Na prezentacji padło bardzo wiele wzniosłych, kurczę, słów. Oczywiście zachwyty, prowadzący event rozpływali się w zachwytach, jakie to są wspaniałe telefony. No ale no, tak sobie posiedziałem, pomyślałem, no jeszcze dodatkowo kompletnie niewiarygodny, no pan, którego znamy z TV, pan od fashionu i tak dalej, który wiadomo, że używa iPonga i tutaj nie ma co, promuje mi taki telefon za 1000 zł, no mało to wiarygodnie wygląda, jeszcze mówi, że się nim zachwycił. Jasne, oczywiście, a mnie wyrosły włosy, wiecie? No. Nie, po prostu nie podoba mi się to. Zostawmy T-Mobile'a z jego telefonami, ja podejrzewam, że znajdą nabywców, bo sprzedaż operatorów to jest kawał siły. Pchać na siłę to we wszystkich abonamentach później sprzedawcy będą cisnąć. Ja tylko czekam, bo akurat mi się kończy umowa. Tylko czekam, aż do mnie zadzwonią i będą mi wciskać, kurczę, te telefony. Mogę się założyć. Przy abonamencie 2 razy droższym niż mam w tej chwili. No, musisz twórczo porozmawiać ze sprzedawcą po prostu i wytłumaczyć mu, dlaczego chcesz albo nie chcesz takiego smartfona i wtedy on też będzie znacznie bardziej, większą wiedzę będzie posiadał wtedy. Jasne, jeszcze będę ich uczył. Nie, wiesz co, no, ja rozumiem, że ci ludzie mają taką pracę, a nie inną, dlatego ja mówię, nie traćmy czasu, jeżeli da mi pan abonament tańszy niż mam w tej chwili, albo coś więcej w tej samej cenie, to zostaje, a jak nie, to papa, cześć. No jak to, dostanie pan świetnego nowego smartfona firmowanego przez T-Mobile, który ma świetną specyfikację. Znane osoby go chwalą i są nim zachwycone. W związku z tym wiesz pan. To niech... Wiesz pan, pan nawet się nie zastanawiaj, bo jutro już go może nie być. Tak, ja bym chciał, kurczę, zobaczyć takiego celebrytę jednego z drugim, jakiego telefonu tak naprawdę używa, bo doskonale wiemy, że wszyscy używają iPhone'ów. No. Nie reklamując oczywiście, bo ja do iPhone'a mam wiele uczuć, ale na pewno nie... Ja ci powiem, to świadczy tylko o naszych celebrytach. Tak, ale oczywiście i to nie chodzi o to, że ja komuś chcę przysrać, bo nie wymieniam żadnych nazwisk, ale którego jednego, i to nie tylko u nas, bo i za granicą też widziałem pana, który miał promować Jerzynkę, a tweetował z iPhone'a. No tak już jest, tak? Telefon dla celebryty to jest iPhone i koniec. No tak się przyjęło, należy wspomnijmy, z tym żyć. Słuchaj, zostawmy już tego T-Mobile'a. Wspomnijmy nie. Może o rzeczach, które się pojawiły jeszcze, jak nas nie było. Mówię o Honorze X6, to jest tani telefonik z Helio w G25, troszeczkę mało RAMu, 4 giga, ale można zerknąć i sprawdzić, czy to jest coś warte dla was. Natomiast również dorzuciłem do katalogu, nie wiem czy się pojawi w Polsce, bo teoretycznie zapowiedzi były, ale teraz słyszę sprzeczną opinię, Huawei Nova 10 SE. Przy okazji w tym tygodniu byłem na premierze nowych i Mate 50, ale to zobaczycie na MG, już zobaczyliście na MGS-ie w zasadzie, że byłem. Natomiast materiały dodatkowe jeszcze się na pewno pojawią z tej premiery. Dziękujemy wam bardzo za to, że wpadliście. Dzięki za komentarze. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.